Punktualnie godzina 12 w Gazeta.pl. Zaczynamy Studio Biznes. Łukasz Kijek, witam i zapraszam. Dziś w naszym programie nowy Polski Ład, który ogłosił dopiero co premier Mateusz Morawiecki. Czy to się opłaca? Komu to się opłaca? A może nikomu to się nie opłaca? O tym za chwilę porozmawiamy z ekonomistami w Studiu Biznes w kolejnej części naszego programu. Oczywiście nie zabraknie recenzji motoryzacyjnej od Tomasza Korniejewa. Będzie także zielona fala, czyli to, co robimy w Gazeta.pl. Porozmawiamy o reklamie dla klimatu, ale nie tylko. Jeśli interesuje Państwa, ile zarabia w tej chwili już Iga Świątek, to oczywiście przedstawi to Państwu Dominik Wardzichowski. Zaczynamy. A w Studiu Biznes witamy oczywiście gości. Dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dr Jakub Sawulski, kierownik Zakładu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym SGH. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Polski Ład ma kosztować 650, prawie 2 miliardy złotych w ciągu 8 lat. Kto na tym zyska, kto na tym straci? Pytanie do doktora Sławomira Dudka. Znaczy ten koszt 650 miliardów złotych nie odnosi się wyłącznie do zmian w podatkach, o której jest najgłośniej i oczywiście wszyscy obywatele, politycy, dziennikarze są tym zainteresowani i dyskusja buzuje na ten temat. Te koszty, same koszty zmian w systemie podatkowym, to w programie jest podane to na 18 miliardów, ale wczoraj Ministerstwo Finansów powiedziało, że to może być 5-7 miliardów. Także ta zmiana gdzieś tam się zamyka w sobie, ale pozostałe zmiany no to są pokazowe inwestycje. To jest taki fundusz, wielki fundusz Nowy Ład, który będzie działał podobnie jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, a wiemy jak to się tam skończyło z dzieleniem tych środków i to są różne inne zmiany. Nie ma na to rachunku niestety. Nie wiemy kto za to zapłaci. Wiemy mniej więcej kto na tym korzysta przy zaciągnięciu długu, bo pan premier podkreślił, że tutaj deficyt będzie około 2%. Jest tam enigmatyczne stwierdzenie na końcu w tym dokumencie, że ten program rozwojowy, on nie jest programem rozwojowym, ale ten Polski Ład można sfinansować odroczeniem w czasie konsolidacji finansów publicznych. Czyli to jest taka zapowiedź, że będzie większy deficyt, większy dług. Będziemy go później konsolidować, ale odraczamy to pewnie po wyborach, a na podstawie ostatnich wydarzeń wiemy, kto za to ostatecznie płaci, bo miało to sfinansować uszczelnianie, a mamy wysyp różnego rodzaju podatków sektorowych, podatków branżowych, różnych zdrowotnych podatków. Tylko że tu chciałbym powiedzieć, że narracja trochę się zmieniła i mnie to przeraża. O ile ta zmiana podatkowa jest w sobie rozsądna i jest merytokratyczna, merytoryczna, to cała otoczka i narracja, która jest obudowywana przez polityków, trochę popsuła tą zmianę, no bo jest narracja pod tytułem, że bogaci nie finansują dróg. No to już jest taki populizm i to idzie w bardzo złym kierunku i to jest pewna zapowiedź, że ta progresja się nie skończy, bo jeszcze mamy 2 punkty PKB do sfinansowania. Doktor Jakub Sawulski, kto na tym straci, kto na tym zyska? No, najważniejsze pytanie jest takie, czy rzeczywiście ten program przyczyni się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, bo jeśli tak, to prawdopodobnie zyskamy wtedy wszyscy, choć w różnym stopniu. Zmiany podatkowe rzeczywiście oceniam pozytywnie, to co mówi dr Dudek. Nie wiem, nie oceniam narracji wokół tej reformy, ale same zmiany podatkowe przyczynią się do tego, że prawdopodobnie podaż pracy nam się zwiększy, zwłaszcza wśród osób o niskich kwalifikacjach i to może być pozytywny bodziec dla rynku pracy. Podobnie przykładowo zmiany w ochronie zdrowia. Jeżeli rzeczywiście państwo w końcu porządnie zainwestuje w zdrowie obywateli, w poprawę stanu zdrowia obywateli, to są inwestycje, które mogą nam się zwrócić, bo badania naukowe pokazują, że inwestycje na przykład właśnie w profilaktykę zdrowia mają wysoką stopę zwrotu, dlatego że obywatele dzięki temu mogą na przykład dłużej pozostawać na rynku pracy. Więc to, kto zyska, kto straci, zależy przede wszystkim od tego, czy faktycznie te pieniądze będą produktywnie dobrze wykorzystane. Nie mamy jeszcze w tym Nowym Ładzie na tyle szczegółów i na tyle szczegółowych informacji, żeby to jednoznacznie stwierdzić.
Kluczowe pytanie. Mówicie panowie o tym gigantycznym programie, który został przedstawiony, ale na ile to jest w ogóle realne, żeby to zrealizować? Pamiętamy bilion Kaczyńskiego przed wyborami kilka lat temu, gdy jeszcze PiS nie był u władzy. Później pamiętamy wielki program Mateusza Morawieckiego. Potem pamiętamy jeszcze wiele innych programów, które no, realnie w 100% nigdy nie zostały zrealizowane. Ile z tego Polskiego Ładu jest do zrealizowania według pana, dr Sławomir Dudek? Ja chciałbym też jedną rzecz podkreślić, że najbardziej konkretna i tak jak powiedziałem, merytorycznie zrobiona i wiem, że za tym się kryją prace i pewnie Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Ministerstwa Finansów, to jest ta zmiana podatkowa. Niemniej jednak jakby podsumować tą zmianę, bo pojawiły się wyliczenia tutaj CNEA, takiego think tanku zajmującego się takimi obliczeniami, to ponad 11 miliardów skorzystają na tą emeryci i renciści. Koszt tej reformy podatkowej ma być 5 miliardów, co oznacza, że wszyscy pozostali oprócz emerytów stracą na tym 6 miliardów złotych. Taki jest bilans. Oczywiście w ramach tej straty 6 miliardów, czyli pracujący łącznie, osoby aktywne zawodowo, pracujące, prowadzące biznes stracą na tym. To jest taka 15 plus, bo ona jest o 1/3 większa niż 14 chociażby, bo tutaj mamy 11 miliardów, a 14 dawała netto 8 miliardów. I to oceniam bardzo negatywnie. Pracownicy, te najniżej zarabiający pewnie dostaną 9 miliardów złotych, tak to się pewnie rozkłada, 10 miliardów złotych. To jest około 0,4% PKB. OECD szacuje, robiło takie symulacje i rekomendacje dla Polski, że wzrost, obniżenie klina podatkowo-składkowego dla najmniej zarabiających o 0,4 przełoży się na wzrost wskaźnika zatrudnienia, czyli to jest taka relacja liczby pracujących do liczby osób w wieku produkcyjnym o 0,3-0,4%. A rząd zakłada, że wskaźnik zatrudnienia w tym całym programie ma wzrosnąć do 80%. Z 70 kilku, teraz bodajże 71, 72, o 9 punktów, 8 punktów procentowych. 80% to, tak, to są wskaźniki w krajach nordyckich, w krajach, gdzie wiek kobiet i mężczyzn jest równy, a jest wyższy. W 2030 tylko Polska będzie miała różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, a będą kraje, nawet Grecja będzie miała wiek koło 70 i bez wzrostu wieku, i tu pewnie dr Sawulski mnie poprze, nie osiągniemy tego wskaźnika. Niestety zmarnowaliśmy pieniądze na emerytów w tym rozdaniu. Także to jest polityczne zagranie. Dobrze, że się pojawił ten element, ale można te było pieniądze wydać lepiej, chociażby zwiększając koszty uzyskania przychodu i kierując tą ulgę tylko i wyłącznie na pracowników. Reszta programów jest bardzo ogólna i jest nieskuteczna moim zdaniem. Raczej podbije ceny, raczej to są mimo wszystko to jest program wyborczy, a nie gospodarczy. KPO pod względem diagnozy było dużo lepsze, aczkolwiek realizacji może gorsza, ale przynajmniej diagnoza była dobra. A na końcu mamy rachunek 2% PKB. Ktoś to musi zapłacić i to będą nowe podatki sektorowe i prawdopodobnie też dalsza progresja, bo koalicjant gospodarczy obecnego rządu, czyli partia Razem, to chce zlikwidować 30-krotność, chce progresję mieć taką nordycką albo belgijską albo od krajów, gdzie 40% podatku zaczyna się od płacy minimalnej. No, w tym kierunku to pójdzie, bo pomysły na daniny sektorowe się skończyły. Ja powiem szczerze, moja wyobraźnia już w te nazewnictwo, daniny, opłaty i tak dalej się skończyła. Chyba tylko dalej. Mam wrażenie, że można tu jeszcze pana zaskakiwać dalej. To zgadza się pan z tym stwierdzeniem, panie doktorze, to pytanie do doktora Sawulskiego. To jest program wyborczy, a nie gospodarczy? Znaczy ten program dosyć dobrze diagnozuje problemy i obszary, w których rzeczywiście trzeba poprawy. Ta część celów jest dużo bardziej przyziemna niż była chociażby w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Część tych programów wydaje się, że już jest dosyć dobrze przygotowana, na przykład reforma podatkowa, choć są takie też rzeczy, które są dosyć mgliste, jak na przykład zapowiedź jednolitego kontraktu na pracę i do tej pory żadnych wyjaśnień w zasadzie w tym obszarze. Więc generalnie nie wiem, nie określiłbym tego jako program wyborczy, dlatego że na przykład zwiększenie inwestycji w ochronę zdrowia to jest coś, czego rzeczywiście potrzebujemy. Zwiększenie nakładów, ale polegające między innymi na tym, żeby więcej osób przyciągać do zawodu, bo najbardziej w ochronie zdrowia to brakuje nam kadr medycznych. Reforma podatkowa to także jest słuszna diagnoza i nie wydaje mi się szczególnie korzystna politycznie w polskich warunkach, dlatego że no, słyszymy w tej chwili medialne raczej ataki wobec tej reformy niż chwalenie tej reformy, mimo że na tej reformie skorzysta około 90% podatników
to jednak jest ona w mediach dosyć mocno krytykowana i nie wiem, czy to się będzie opłacało politycznie. Ekonomicznie to będzie dobra zmiana. Dobrze, to o konkret, który mam wrażenie jest również ważny z tego programu. Nie tylko zmiany podatkowe, nie tylko kwestie dotyczące ochrony zdrowia, ale rodzina. Znowu tutaj pojawia się bardzo konkretna propozycja. 12 tysięcy złotych dla rodzin z drugim i więcej dzieci. Dopłaty do kredytów. Czy to poprawi dzietność w Polsce? Czy to odpowie na bardzo poważny problem, jaki mamy z demografią, w kontekście także tego, że mamy 500+ i ten program demograficznie absolutnie nie działa, ma inne zalety, ale akurat prodemograficznie nie działa. Doktor Sławomir Dudek. Znaczy tam jeszcze mamy kilka programów, bo jest te 12 tysięcy na ten okres zaraz po urodzeniu dziecka. Są też planowane preferencje, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, tak? Czyli gwarancja wkładu własnego oraz możliwość umorzenia znacznej części kredytu, jeżeli się rodzą kolejne dzieci. To są instrumenty, które teoretycznie powinny wpływać na dzietność, ale praktycznie ten instrument mieszkaniowy skończy się wzrostem cen niestety, bo problemem rynku mieszkaniowego są teraz najważniejsze, to są bariery podażowe, przewlekłość postępowań w budowie, brak gruntów, plany zagospodarowania przestrzennego. I to już wszyscy eksperci od rynku mieszkaniowego mówią, że ten program skończy się dużym wzrostem cen. Co do programu dzietności, to trzeba powiedzieć, że my mamy 500+, który kosztuje 40 miliardów złotych i ten program ostatnio został oceniony nawet przez publicystów lewicowych, przez pana Sierakowskiego w takim raporcie. I to jest bardzo dobra analiza, która mówi, że społeczeństwo nie jest zadowolone z tego programu. Uważa, że to jest w pewnym zakresie marnowanie tych środków, że można by było lepiej wydać te środki. I nawet tam jest teza taka mówiąca, że to, że brakuje na ochronę zdrowia, to jest to, że wydaliśmy niepotrzebnie bardzo dużo na 500+. To nie jest tak, że musimy zwiększać podatki, żeby finansować ochronę zdrowia. Możemy też zmniejszać programy, nieskuteczne programy prorodzinne. Nasze programy prorodzinne to jest teraz 60 miliardów złotych, bo mamy ulgę w PIT-cie na 7 miliardów, wspólne rozliczenie małżonków to jest 3 miliardy, 40 miliardów to jest 500+, którego nikt diagnozy nie zrobił, a diagnoza publicystów lewicowych jest negatywna. Mamy jeszcze świadczenia rodzinne na 10 miliardów. To jest łącznie 60 miliardów nieskutecznych programów, które są rekordowe w OECD i na świecie. Naprawdę, jakby to sumować, to jesteśmy rekordzistami, a my zamiast poprawić poprzednie programy, dokładamy kolejne, które podbiją ceny i nie będą skuteczne. Trzeba mieć programy prorodzinne, ale skuteczne i nie możemy przesadzać. No nie możemy wydać, zwiększać opodatkowania cały czas i to się nie kończy, po to, żeby finansować nieskuteczne programy prorodzinne. Także ja podsumowując, te rozwiązania, które są zaproponowane, będą nieskuteczne. Musimy zreformować te, które istnieją i nie robić tego kosztem podatników i rozwoju gospodarczego. Doktor Sawulski, to samo pytanie o to, czy to jest jakiś game changer, jeśli chodzi o zmianę dzietności i demografii w Polsce? No na początku chciałbym przyhamować nieco zarówno pana redaktora, jak i doktora Dudka w stwierdzeniu, że programy prorodzinne są nieskuteczne w zwiększaniu dzietności. My tego nie wiemy, to znaczy nie wiemy, jaka była dzietność w Polsce, gdyby 500+ nie było. Ona być może byłaby jeszcze niższa. Ja tego po prostu nie wiem, więc nie stwierdzałbym jednoznacznie, że one są w tej kwestii nieskuteczne, bo takich badań niestety w Polsce nie mamy. No, liczba urodzeń jest najniższa od II wojny światowej, panie doktorze, więc no, to jest jakiś fakt, z którym można dyskutować, ale i to coś pokazuje. To znaczy przez ostatnie kilka lat od momentu wprowadzenia programu 500+ dzietność rzeczywiście nam wzrosła w poprzednich latach. Nie był to wzrost jakiś szalony i nie wiemy, czy on był skutkiem 500+, ale jeszcze raz podkreślam, ja ani nie mówię, że tak, ani nie mówię, że nie. Po prostu mówię, że tego nie wiem i panowie też tego nie wiecie, to są tylko wasze domysły. Więc jeżeli chodzi o program spłat części kredytu hipotecznego za posiadanie kolejnych dzieci, to jest w zasadzie program wprost skopiowany z rozwiązań węgierskich. Tam znów faktycznie dzietność w ostatnich latach wzrosła, ale ponownie nie wiemy, czy to jest skutek akurat tego programu, czy szerszego pakietu rozwiązań prorodzinnych, które na Węgrzech wprowadzono w ostatnich latach. No natomiast jeżeli chodzi o szerzej kwestie rynku mieszkaniowego, to tu zgoda z doktorem Dudkiem, że brakuje tam rozwiązań
które zwiększałyby podaż mieszkań, a nie popyt na mieszkania, bo przykładowo gwarancje na kredyty hipoteczne, na wkład własny, zwiększą nam liczbę ludzi, która będzie mogła wziąć kredyt na mieszkanie, ale nie zwiększy nam liczby mieszkań, które ci ludzie mogą kupić, co może skutkować faktycznie wzrostem cen. Dziękuję bardzo panowie za rozmowę. Doktor Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju i doktor Jakub Sawulski, kierownik Zakładu Makroekonomii w Polskim Instytucie Ekonomicznym SGH, goście Studia Biznes. Dziękuję bardzo panowie. Dziękuję. Dziękuję. A my proszę państwa pędzimy już dalej. W Studiu Biznes przenosimy się do Daniela Majkowskiego i Top Tech. Nowinki technologiczne, a ja pędzę do Tomasza Korniejewa, który już czeka w studiu Moto. Tam kolejna recenzja motoryzacyjna. Cześć. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z prawdziwym szaleństwem wokół kryptowalut. W lutym kurs Bitcoina po raz pierwszy w historii przekroczył magiczną barierę 50 tysięcy dolarów, a w kwietniu zawędrował w okolice 65 tysięcy dolarów. Wraz z Bitcoinem zyskują też inne kryptowaluty. Ethereum, Litecoin, Dash czy też Ripple. Ich popularność rozbudza wyobraźnię inwestorów i cyfrowych górników. Przyczyn rosnącego zainteresowania kryptowalutami jest sporo. Entuzjaści wskazują jednak na ich dwie największe zalety: anonimowość transakcji i decentralizację systemu, czyli niezależność od organów nadzorujących rynki finansowe. Ta niezależność w ostatnim czasie staje się jednak bronią obosieczną. Wszystko za sprawą jednego człowieka – Ilona Muska. Założyciel firm Tesla Motors i SpaceX jednym krótkim wpisem na Twitterze potrafił doprowadzić do kilku, a nawet kilkunastoprocentowych wahań na kursie Bitcoina. Ostatnio Elon Musk zapałał miłością do innej kryptowaluty – Dogecoina. Dogecoin to zainspirowana słynnym internetowym memem parodia kryptowaluty, która w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. Kurs Dogecoina tylko w ciągu ostatniego roku powędrował w górę o bagatela ponad 19 000%. Działania Elona Muska miały na to niebagatelny wpływ. Gdy szef SpaceX ogłosił na Twitterze, że wyśle Dogecoina na Księżyc, rynek oszalał. Z kolei gdy w satyrycznym programie Saturday Night Live Musk zażartował, że Dogecoin jest przekrętem, kurs zaliczył potężną korektę. Twierdzenie, że miliarder ten niemal w pojedynkę ustala aktualny kurs Dogecoina, nie byłoby więc wielkim nadużyciem. Liczne wybryki Muska sprawiły, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, czy istnieje sposób, aby zapewnić kryptowalutom większą stabilność. Najprostsza odpowiedź brzmi – nie, a przynajmniej nie bez uderzenia w esencję sieci blockchain, która opiera się na wspomnianej już decentralizacji i anonimowości transakcji. Póki co zwolennicy bardziej stabilnego i przewidywalnego kursu Bitcoina mogą liczyć jedynie na to, że Elon Musk zapomni swojego hasła do Twittera. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. A my już jesteśmy w studiu motoryzacyjnym. Tomasz Korniejew, witaj Tomek. Już Dzień widzę, dobry. Czym przyjechałeś, cześć. Ale opowiadaj. Mini, są takie modele w świecie motoryzacji, które są żywą legendą. Mini na pewno jest jednym z takich samochodów, no prawda, ikona popkultury. Chociaż... Absolutnie, tak. I w filmach, w świadomości jakiejś takiej powszechnie znany samochód, więc absolutnie tak. Nie trzeba nikomu przedstawiać. Zdradzę ci ciekawostkę. Wyobraź sobie, że mój teść był jednym z inżynierów, Marek Gacek, był jednym z inżynierów, którzy zaprojektowali tylne hamulce tarczowe do pierwszego miniaka. O, super. No to jest fajne doświadczenie. Tak, mam sentyment do tego samochodu. To jest wersja pięciodrzwiowa, dłuższa, wydłużona o jedną parę drzwi, ponieważ ma być praktyczniej. Czy to wyszło? Zobaczmy. Wsiadamy, zobaczymy, tak. No rzeczywiście, są drzwi dodatkowe. Ten otwór drzwiowy tutaj... z tyłu jest dosyć mały, więc to nie jest tak, że zyskujemy tutaj dużo miejsca, tak jak w klasycznym jakimś hatchbacku przystosowanym do przewożenia, oryginalnie zaprojektowanym jako pięciodrzwiowe nadwozie. Natomiast widzisz, Mini to jest przede wszystkim królestwo różnych smaczków. Te wszystkie przełączniki, to wszystko pięknie wygląda, prawda? No tak, bardzo nowocześnie, ale jest znowu tak rzeczywiście, jeśli chodzi o powierzchnię, to też jest mini. Cozy. Tak, jest dosyć cozy, jakbyśmy to powiedzieli. Teraz natomiast jest to też taki samochód, myślę, dla osób takich jak my, którzy cenią sobie styl,
Okay. Wizerunek. Okay. I lubią jeździć ładnymi samochodami, natomiast ten samochód też ma naprawdę doskonałe właściwości jezdne. Jest reklamowany przez producenta, że daje go-kartową frajdę z jazdy już od wielu lat. Rzeczywiście z biegiem czasu, z kolejnymi modernizacjami ten samochód tego nie zatracił. Jeździ się nim naprawdę doskonale. To co, jedziemy? Więcej w felietonie? Jedziemy z felietonem. Ten model jest legendą, a jego nowe wcielenie, zaprojektowane pod skrzydłami BMW, jest produkowane w sumie już od 20 lat. Każdego dnia z fabryki wyjeżdża około 1000 egzemplarzy tego samochodu, a mowa oczywiście o Mini, który doczekał się kolejnej modernizacji. Pięciodrzwiowa wersja modelu ma 403,6 cm długości, a jej bagażnik ma pojemność 278 litrów. Nie jest to wynik oszałamiający, ale dwie osoby spakują się nawet na wakacje, tym bardziej, że oparcie tylnej kanapy jest dzielone, zatem można powiększyć przestrzeń ładunkową. Wizualnie nowe Mini od dotychczasowego różnią detale, np. obwódki reflektorów czy inne wloty powietrza z przodu. W porównaniu do wersji trzydrzwiowej, pięciodrzwiowy hatchback ma dłuższy rozstaw osi o 7,2 cm oraz nadwozie dłuższe aż o 16 cm. Sprawdźmy, czy to robi różnicę. Robi. Dodatkowa para drzwi znacznie ułatwia wsiadanie na tylną kanapę, ale osoby, które spodziewają się dużej ilości przestrzeni w tylnym rzędzie, będą rozczarowane. Nie ma tu za dużo miejsca ani na kolana, ani nad głową, zatem tylną kanapę dorosłym polecam raczej na krótkie dystanse. O wiele lepiej pod tym względem sytuacja prezentuje się z przodu. Tak, przednia część przedziału pasażerskiego jest przestronna, fotele są wygodne i sprawdzą się nawet w dłuższej podróży. Cieszy design kokpitu i wysoka jakość wykończenia przedziału pasażerskiego. Fajne jest to, że projektanci Mini przywiązują dużą uwagę do detali. Te wszystkie pięknie wyglądające przyciski i pokrętła, choć w niektórych przypadkach są mało praktyczne, i tak sprawiają, że korzystanie z tego samochodu na co dzień jest bardzo przyjemne. Nowością jest m.in. kierownica z nowym panelem sterującym oraz ekran centralny z nowym systemem pokładowym. Mnogość funkcji, które oferuje najnowszy system pokładowy zainstalowany w Mini, nieco przytłacza i wymaga wnikliwego zapoznania. To, co mnie najbardziej cieszy, to możliwość bezprzewodowego połączenia z Apple CarPlay czy Android Auto. W drogę! Bohaterem dzisiejszego felietonu jest Mini w wersji Cooper S, co oznacza, że pod jego maską pracuje dwulitrowy benzynowy silnik, który rozwija moc maksymalną 178 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 280 Nm. Według danych producenta auto przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 6,7 sekundy i może się rozpędzić do 235 km na godzinę. Ten samochód został wyposażony w selektor trybów jazdy. Już w trybie jazdy służącym do poruszania się na co dzień, czyli MID, pokazuje potencjał w nim drzemiący. Żwawo reaguje na wciśnięcie gazu już od dolnych zakresów obrotów i chętnie wykonuje polecenia kierowcy. Prowadzenie uprzyjemniają precyzyjny układ kierowniczy, duża sztywność nadwozia i nisko umieszczony środek ciężkości. Ale to nie wszystko. Sytuacja staje się gorętsza, gdy uaktywnimy tryb sportowy. We wnętrzu robi się wtedy głośniej, układ napędowy staje się bardziej narowisty, a komputer sterujący pracą skrzyni biegów utrzymuje wyższe obroty. Tak, zdecydowanie można dostać rumieńców. Zapytacie pewnie, po co w takim samochodzie mniej dynamiczny tryb do jazdy na co dzień? Po to, żeby trochę odpocząć, bo oprócz selektora trybów jazdy można nowe Mini wyposażyć także w adaptacyjne zawieszenie. Wtedy w trybach Mid i Green, bo jest jeszcze taki i służy do oszczędzania paliwa, auto staje się nieco bardziej komfortowe podczas jazdy po nierównościach. Nieco, bo wciąż krótki rozstaw osi i ogólna sztywność samochodu dają o sobie znać, ale to nie jest tak, że po przejeździe przez torowisko macie ochotę z niego wysiąść. Nie, jest sztywniejszy niż inne miejskie auta, ale nie jest to zbyt uciążliwe w codziennej miejskiej eksploatacji. Nie jest też przesadnie paliwożerny. Podczas dynamicznej jazdy w ruchu miejskim w trybie sportowym auto zużywało około 10 litrów benzyny na 100 km. Mini to świetnie jeżdżące i bogato wyposażone auto. Pytanie, ile kosztuje? Cennik oferuje mnogość konfiguracji każdej wersji modelu. Pięciodrzwiowa odmiana Cooper S z manualną skrzynią biegów kosztuje 111 400 zł, wersja z automatem 119 400 zł, a wersja ze sportową automatyczną skrzynią i łopatkami przy kierownicy 123 300 zł. W sportowej części studia biznes dziś temat może być tylko jeden. Jak się wygrywa 6-0, 6-0, to
Czas na policzyć pieniądze. Dominik Wardzichowski. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj z akcesoriami, bo Iga Świątek zasługuje na specjalną oprawę, bo to, co ona wyprawia na światowych kortach, no to jest absolutny fenomen. Wygrać turniej WTA 1000 w Rzymie, jeden z najbardziej prestiżowych w całym cyklu WTA, w wielkim finale 6-0, gdzie, przypomnijmy, dzień wcześniej Iga Świątek rozegrała dwa mecze, ćwierćfinał i półfinał. Jednego dnia wygrała wszystkie mecze, z tego wielki finał z Karoliną Pliszkową 6-0. To jest fenomen. No i to jest marka, bardzo rozpoznawalna na świecie. Jak jest marka, to są klienci, jak są klienci, to są pieniądze. Jak są pieniądze, to jest Dominika, ja uciekam. Tak, a ja oddaję ci rakietę i piłeczkę i przechodzę właśnie do tego, jak wygląda, bo Iga Świątek pnie się na szczyt nie tylko sportowy, ale też marketingowo-finansowy. A jak wyglądają szczegóły, z kim Polka współpracuje, ile zarabia na wygranych turniejach? Zapraszam na materiał. Powiedzieć, że Iga Świątek wyważyła drzwi do świata wielkiego tenisa, to nic nie powiedzieć. 20-letnia Polka jest już mistrzynią wielkoszlemowego turnieju French Open, wygrała imprezę rangi WTA 500 w Adelaide, a w minionym tygodniu triumfowała w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Impreza na kortach Foro Italico jest jedną z najbardziej prestiżowych w całym cyklu WTA, a więc tym bardziej trzeba docenić gigantyczny sukces Igi Świątek, która w wielkim finale rozgromiła Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-0. Myślę, że takie zwycięstwa Igi jak w Rzymie w finale 6-0 robią wrażenie na wszystkich, robią wrażenie również na sponsorach i tych obecnych, których Iga już ma, którzy się utwierdzają w przekonaniu, że dobrze zainwestowali, no i również tych potencjalnych, którzy w przyszłości mogą się nią zainteresować. Wydaje mi się, że no, Iga jest jeszcze nastolatką do 31 maja, a wtedy skończy 20 lat. No jest jednym z takich większych talentów, który pojawił się w ostatnich kilkunastu latach w kobiecym tenisie, więc to jest naturalne, że pewnie kolejni sponsorzy, to jest tylko kwestia czasu. A przypomnijmy, że Iga Świątek współpracuje już m.in. z PZU, Rolexem, Xiaomi czy marką ASICS. A na tym najpewniej nie koniec, bo im Polka gra lepiej, im większe sukcesy osiąga, to tym więcej firm chce ogrzać się w jej blasku. Ona pewnie by takich sponsorów pozyskała, ale to tempo wzrostu i ten rozwój kariery nastąpił tak szybko, że ci sponsorzy pojawili się tak szybko. No ten Rolex po prostu nie mógł sobie, jak rozmawiałem z innymi ekspertami zajmującymi się tenisem i marketingiem, to oni dostrzegają, że Rolex po prostu złapał okazję, wiedział, że to jeszcze jest ten moment, że jeszcze z nią może rozmawiać na takich zasadach jeszcze dla nich korzystniejszych niż powiedzmy za rok, za dwa. No i po prostu uznali, że chcą, żeby ona dołączyła. To jest dla niej wielkie wyróżnienie. Wielkim wyróżnieniem i wielką przyjemnością jest też oglądanie meczów Igi Świątek. Siła, precyzja, luz, koncentracja. Iga to wszystko ma, a przypomnijmy, że dopiero w maju skończy 20 lat. A jak ciężka praca i coraz lepsze wyniki przekładają się na finanse? Za zwycięstwo na kortach w Rzymie Iga Świątek zarobiła 178 tysięcy euro, czyli ponad 800 tysięcy złotych. I jest to druga najwyższa wypłata w jej karierze. Polka więcej pieniędzy otrzymała tylko za wygranie French Open, gdy premia przekroczyła 1,5 miliona euro. A co ze sponsorami? I czy to Iga Świątek będzie mogła w najbliższych latach dyktować im warunki? Wydaje mi się, że w przyszłości, jeśli Iga oczywiście będzie się dalej rozwijać, jeśli wejdzie do pierwszej piątki, trójki, może będzie liderką, oby tak było w przyszłości, to na pewno niektórzy sponsorzy mogą być nieatrakcyjni albo jakieś pieniądze mogą być nieatrakcyjne. To jest wszystko kwestia oczywiście negocjacji tam biznesowych, o których oni za wiele nie chcą mówić, co jest zresztą naturalne, ale wydaje mi się, że Iga w pewnym momencie, jeśli to wszystko będzie szło w takim tempie i w takim kierunku jak na razie idzie, że oczywiście Iga będzie dyktowała pewnie w przyszłości warunki. To znaczy nie ona sama, tylko jej jakby grupa, jej środowisko, które z nią współpracuje. Bo warto pamiętać, że za sukces w sporcie odpowiada nie tylko talent i ciężka praca, ale też wsparcie rodziny, bliskich i przyjaciół. A tego Idze Świątek nie brakuje. Przyszłość należy do Igi Świątek, nie ma dwóch zdań. Polka jest królową mączki, można tak już nazwać Igę Świątek, bo na tej nawierzchni czuje się najlepiej, a ja przypomnę, że 24 maja startuje wielkoszlemowy turniej French Open, który Iga Świątek wygrała sensacyjnie w zeszłym roku. Tam zaprezentowała się z fantastycznej strony, ale nikt na nią przed tym turniejem nie stawiał. Teraz Iga Świątek będzie musiała sobie poradzić z presją jednej z faworytek tego turnieju, i
tutaj nie można mówić o pompowaniu balonika przez nas, przez dziennikarzy, bo Iga Świątek jest w tak wielkiej formie, że ona naprawdę będzie faworytką w Paryżu. I tak jak mówiłem, przypominam, 24 maja startuje turniej na paryskich kortach. Wszystko będziecie mogli śledzić oczywiście na sport.pl i na gazeta.pl. Dziękuję pięknie za dziś. Dominik Wardzichowski, kłaniam się i oddaję głos Łukaszowi Kijkowi. My pędzimy, proszę Państwa, dalej, bo przecież nie tylko przyszłość należy do Igi Świątek, ale przyszłość należy też do zielonych tematów. Razem z nami Marta Wiercińska, dyrektor sprzedaży Gazeta.pl. Cześć Marta. Dzień dobry, cześć. Chcieliśmy porozmawiać trochę o kolejnej edycji reklamy dla klimatu. Opowiedz nam trochę o wizji zieloności w Gazeta.pl, bo to jest dla nas niezwykle ważny temat, nie tylko redakcyjny, ale także biznesowy. No, ja myślę, że w ogóle media mają kluczową rolę w odegraniu, do odegrania w kwestii zieloności i ekologii. Kiedy myślę sobie w ogóle o gazecie.pl i o zieloności, no to myślę, że nasza krew jest po prostu zielona. My to mamy w DNA. Jesteśmy chyba najbardziej zielonym, albo nie, albo na pewno najbardziej zielonym portalem w Polsce. I jako pierwsi, myślę, mamy tak poważne podejście do ekologii w gazecie, ale chyba o tym, o czym piszemy w gazecie, to właściwie najwięcej ty, Łukaszu, można powiedzieć, więc może się zamieniamy rolami. Właśnie ja tu dzisiaj odpytam redaktora Kika, to o czym piszemy w gazecie w kontekście tak, ekologii? Tak, absolutnie. To zresztą Państwo widzą, to w ostatnich tygodniach jest nowy redaktor naczelny Zielonej Gazety.pl, Patryk Strzałkowski. Jest nowa kooperacja z Koalicją Klimatyczną. Będą kolejne wyzwania. Rzeczywiście w tej strategii redakcyjnej jest to absolutnie jeden z najważniejszych tematów i przed nami też bardzo dużo takich projektów, w których chcemy pokazywać, że zmiany klimatu to nie jest tylko jakieś tam widzimisię, tylko to jest bardzo poważny problem, z którym trzeba walczyć. Reklama dla klimatu, druga edycja. Jakie szczegóły są tego projektu? Reklama dla klimatu jest taką trochę odpowiedzią biura reklamy naszą w stosunku do tego, co robicie w redakcjach. Mamy też taką potrzebę przyłożenia swojej cegiełki do promowania postaw ekologicznych wśród biznesu. I w reklamie dla klimatu za symboliczną złotówkę udostępniamy naszym partnerom biznesowym, różnym firmom, które prowadzą działania ekologiczne, kampanię reklamową właśnie w piątki, te najbardziej zielone dni w gazecie, i oddajemy tą przestrzeń do opowiadania o tych inicjatywach, do pokazywania czytelnikom, ale też do inspirowania innych firm do podejmowania takich działań, bo tak naprawdę myślę, że biznes ma bardzo kluczową rolę do odegrania. Absolutnie. W ochronie środowiska, środowiska także. Reklama dla klimatu to już ponad 130 zgłoszeń, bo to jest konkurs. Różne firmy wysyłają zgłoszenia konkursowe. Kapituła konkursowa wybiera te, które będą mogły za tą symboliczną złotówkę się właśnie zaprezentować. Już ponad 30 firm zaprezentowało swoje inicjatywy. I to są bardzo, bardzo różne rzeczy. Począwszy od malutkich lokalnych biznesów, takich jak na przykład Targ Pietruszkowy, który mnie jakoś mocno zainspirował, który pokazuje, że sprzedając lokalnie możemy na przykład zmniejszać koszty transportu i w ogóle zwraca uwagę na przykład na kwestie kosztów transportu, o których czasami zapominamy, bo bardzo łatwo jest pójść w stronę właśnie skrótowego myślenia o plastiku, myśląc o ekologii. No ale też prezentują się tam takie firmy jak PepsiCo czy Żabka, które mówią w ogóle o zamkniętym obiegu tego plastiku, bo skoro już go tyle wyprodukowaliśmy, to też trzeba zadbać o to, żeby go zużywać. Więc o takich rzeczach w reklamie dla klimatu piszemy. Ja jestem pod wrażeniem tego projektu, absolutnie trzeba zachęcać biznes do tego, żeby się też pokazywał, i takie inicjatywy też są takim impulsem do tego, żeby zachęcać do działania przede wszystkim. Ale to jest też tak, że my oczywiście za symboliczną złotówkę, ale te pieniądze czasami też wracają w inne miejsca, prawda? Znaczy, z tego, co wiem. Tak, tak. Nasi klienci, nasi partnerzy biznesowi potrafią nas zaskoczyć. Jeden z takich klientów właśnie jest Żabka. Żabka prezentowała swoją inicjatywę związaną z recyklingiem plastiku. I jak już było nasze zaskoczenie, kiedy firma Żabka zwróciła się do nas z propozycją, że równowartość tejże kampanii, czyli 25 tysięcy złotych, chcą
przeznaczyć na kolejną inicjatywę ekologiczną i poprosili nas o wytypowanie jakiejś organizacji, którą mogliby wesprzeć tymi właśnie pieniędzmi. I wskazaliśmy Uniwersytet Adama Mickiewicza i pieniądze służyły na wymianę oświetlenia na bardziej energetyczne. Czyli okazuje się, nasza akcja wychodzi spoza świata tego naszego wirtualnego portalowego, spoza reklamy, wychodzi w ogóle w real i jakby napędza kolejne działania. I myślę, że to jest w ogóle super rzecz. Nas strasznie cieszy, że ta akcja po prostu zaczęła żyć, że nie tylko inspirujemy, ale także widać jakby realne bardzo działania w świecie. Trzymamy kciuki, to już kolejna edycja, więc zachęcamy Państwa do zgłaszania się, do zgłaszania swoich projektów. No i ze swojej strony gwarantujemy, że zieloności nie odpuścimy i będzie to nasz driver na najbliższe lata w naszej strategii także. Ja myślę, że my też jako biuro reklamy bardzo mocno z naszymi partnerami biznesowymi potrzebujemy tych tematów, bo ekologia jest bardzo ważna i coraz więcej firm podejmuje działania ekologiczne i właściwie ja myślę, że teraz to jest, ten trend się dopiero zaczyna. My jesteśmy na początku drogi, ale za chwilę to już nie będzie nice to have mówienie o ekologii i wpisywanie ekologii w swoją działalność. Myślę, że dla biznesu za chwilę to będzie must have, bo klienci, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę, czy firmy angażują się ekologicznie. Wymagają tego po prostu. Dokładnie tak, zwracają uwagę na opakowania, na to, na ile firma, nawet jeżeli nie prowadzi jakiejś proekologicznej działalności, to na ile zmniejsza negatywny swój wpływ na środowisko. Więc właściwie to jest taki, my jesteśmy tutaj na początku tego trendu, natomiast ta przestrzeń, którą my mamy w gazecie, ta Zielona Gazeta, redakcja zielona, która jakby kumuluje wszystkie treści związane z ekologią, jest bardzo ważna jakby z mojej perspektywy tego, żeby dawać przestrzeń firmom do mówienia o swoich inicjatywach, do takie pole do pokazania się w rzetelnym otoczeniu super jakościowych treści. No to Państwu gwarantujemy, bo właśnie wystartował także nowy zielony Green Desk gazeta.pl, więc bardzo duża redakcja, która zajmuje się właśnie tymi tematami, a kieruje ją Patryk Strzałkowski, tak jak wspominałem. Marta Wiercińska, dyrektor sprzedaży gazeta.pl. Dziękuję bardzo, Marta, za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu. Kończymy tym akcentem Studio Biznes. Widzimy się za tydzień, punktualnie o godzinie 12. Do zobaczenia.